Nieopodal Beska nad Wisłokiem góruje strome wzgórze Mymoń. Miał tam stać niegdyś warowny gród strzegący polsko-rusko-węgierskiego pogranicza, a potem wybudowano niewielki zamek, którego mury rozebrano w ostatnich 2 stuleciach. Dziś pozostały po nim tylko zarośnięte ruiny, liczne podania i legendy. Po opustoszeniu zamkowych murów w Lochach zadomowili się zbójnicy, dla których stanowiły one wymarzoną kryjówkę. Ich hetmanem był groźny wataszka o imieniu Mamoń lub Mymoń. Nie był to szlachetny rozbójnik, lecz skąpiec, co zamiast oczu miał dukaty, a w miejscu serca mieszek. Łupił jednak o biednych i bogatych. Napadał na dwory, nachodził mieszczan, rabował plebanie, cerkwie i kościoły, tak po polskiej, jak i po węgierskiej stronie. Zawsze jednak powracał ze skarbami w zamkowe podziemia. Nie podołali Mamoniowi ludzie, podołała natura. Góry, co się na ludzką krzywdę dość już napatrzyły, zatrzęsły się raz ze złości, że nie masz już na Mamonia kary. Ziemia się obsunęła i zawaliły się ruiny zamku i Lochy, grzebiąc w sobie Mamoniowe skarby na zawsze. Byli wtedy zbójnicy na węgierskiej stronie. Jak wrócili, zobaczyli, że tu nie ma zamku, tylko kupa gruzu. Mamoń wokół zaczął biegać, sprawdzać, czy może się jakieś wejście do Lochów, do jego skarbów zachowało. Biegał, szukał, kamienie rozgrzebywał, ale wejścia nie znalazł ani piwnic. Przepadły wszystkie skarby, które zbój przez całe życie zgromadził. Zrozumiał, że to już koniec. I pobiegł przed siebie do lasu, kamraci wstali i popatrzyli po sobie. Co robić, jak już nie ma ani złota, ani kryjówki, ani hetmana? Wzruszyli ramionami, zabrali to, co z sobą mieli i rozeszli się. Mamonia widywano jeszcze przez jakiś czas, jak wychudły, potargany, z tępym wzrokiem po gościńcach się włóczył, aż pewnego razu znaleziono jego truchło w pastwiskach. Wiele jeszcze lat ludzie, którzy tamtędy chodzili, żegnali się lękliwie, ale dziś nikt już tego miejsca nie pamięta. A może to i nawet lepiej. Thank you.